Witajcie kochani! Cześć! Nie wiem jak u Was, ale u nas jest okropna pogoda. Pada deszcz, wieje wiatr, także typowa jesienna pogoda, no zdecydowanie nas nie rozpieszcza. Także radzę Wam sobie zrobić jakąś herbatkę, kawkę. I to taką dużą i mocną. No dzisiaj zdecydowanie wskazana. Rozsiądźcie się oczywiście wygodnie, a my przechodzimy już do tematu dzisiejszego odcinka. Dzisiaj zajmiemy się sukienkami. Zamówiłyśmy kilka sztuk ze strony Pakuten. No i zobaczymy, czy było warto. Oczywiście wszystkie te sukienki chcemy przywieźć razem z Wami. Tak jak Iwona już mówiła, zobaczymy wtedy, czy było warto. Czekamy na Wasze opinie i komentarze, które sukienki Wam się spodobały. Oczywiście, jeżeli w ogóle Wam się któraś spodoba z tych sukienek. No i zobaczymy, czy nam się któraś sukienka spodoba w ogóle, bo też tych sukienek jeszcze nie mierzyłyśmy, nie widziałyśmy na sobie. Także no też jesteśmy ciekawe. No i wszystkie linki. Oczywiście zostawimy w opisie pod filmem, razem z cenami. A teraz już nie przedłużamy i zabieramy się do mierzenia. Zaczynam od takiej sukienki w takie pomarańczowe kwiatki. Pokażę Wam z bliska. Bardzo ładny print i kolorystyka. Tu nie bez powodu trzymam rękę, gdzie trzymam, ponieważ ten dekolt, on jest bardzo ładny, bo jest taki na zakładkę, w taką literę V, ale odsłania nam zbyt wiele, bo on się tak po prostu rozchodzi, jest po prostu za głęboki. Przytrzymam tu, to Wam pokażę. O! Jeśli byśmy chciały zostawić sobie tą sukienkę, na pewno byśmy musiały sobie tutaj przyłapać, bo tak to niestety no, za dużo nam tu by było widać. Oczywiście sukienka ma gumkę w pasie, takie wiązanie w tym samym kolorze. I powiem Wam, że co do długości, to myślałam, że ta sukienka będzie o wiele krótsza. Ale jak tak patrzę w lusterko, to wcale nie jest tak źle. No myślę, bo będzie Wam się krótsza. No właśnie też tak sądziłam, że na mnie będzie krótsza, ale wydaje mi się, że jest ok. Na pewno dużą uwagę w tej sukience przyciągają rękawy. Są tak fajnie uszyte. Pokażę Wam z bliska, jak to wygląda. Prezentuje się to tak. Bardzo, bardzo te rękawki są ciekawe. Takie po prostu inne. Także sukienka ogólnie mi się podoba. I tą sukienkę mam w rozmiarze L. Ja zacznę od takiej czarnej sukienki i jak widzicie, góra tutaj jest prosta, a dopiero u dołu i na rękawach coś się dzieje. Rękaw jest z takiej siatki, ma tutaj taki szeroki mankiet i takie trzy złote guziki. A co tutaj do dołu tej sukienki? To mamy tutaj falbanki, też wykonane z takiej samej siatki. No muszę Wam powiedzieć, że no, sukienka wygląda naprawdę ciekawie. Ale co do rozmiaru, mamy w rozmiarze S na M, no i niestety, może tego w kamerze nie widać, ale jest na mnie trochę przyciasna, szczególnie tutaj w biuście, tak no ze 2 cm, także przy czym wydaje mi się, że tak był rozmiar. Tak jakby to jest bardziej moim zdaniem S-ka niż M-ka. A jeśli chodzi o długość, to no jest ona króciutka, znaczy tutaj sukienka nie jest króciutka, ale podszewka, no może no jest... No podszewka, jakbyś się schyliła, no to na pewno pośladciu tu na wierzchu. No jest ona taka dopasowana, także no może niekoniecznie się bardzo podnosi, ani tutaj, ale no jednak dla mojego komfortu to wolałabym, żeby ona była jednak ten centymetr dwa dłuższa. No i tutaj do tej sukienki był dołączony taki pasek, szarfa, wykonana z tego samego materiału co góra. Zresztą tu zawiążemy. No, jeszcze nie poprawiłam. Ale muszę Wam powiedzieć, że moim zdaniem to jest zbędne. Wręcz psuje efekt tej sukienki. Nie, tu mi się wydaje, że już za dużo by było z tą szarfą. Bo tu mamy te falbanki i tutaj jeszcze dodatkowo, no to wiązanie nawet, no nie, właśnie, takie ani tak zawiązane, ani to nie robi jakieś tutaj, że to fajnie tutaj jakoś... No nie, no na kokardkę jeszcze gorzej będzie wyglądać, no zaraz zobaczymy. Na kokardkę to już w ogóle beznadziejnie. Nie, no zbędna, no, rzeczywiście. Ja raczej bym tego tutaj nie wiązała. Ale sukienka, muszę Wam powiedzieć, że no jest bardzo ciekawa i podoba mi się. I na pewno by się sprawdziła na jakąś imprezę. No to na pewno, bo tutaj jest taka właśnie prosta, ale jednak coś się dzieje.
Także no tutaj jestem na tak, ta sukienka mi się podoba. Teraz mam na sobie nieco dłuższą sukienkę w takim miodowym kolorze. Z bliska wygląda tak. Kolor bardzo ładny. I ta sukienka jest tak, z tkaniny takiej lekko połyskującej. W pasie oczywiście ma gumkę, wiązanie z tego samego materiału. I jak już mogłyście zauważyć, już tu dekolt się nie rozjeżdża. Jest taki w samoprawie, bardzo ładnie wygląda. I ta sukienka jest taka nieco rozkloszowana, z tyłu wygląda tak. I duży plus za to rozcięcie na nogę, bardzo fajnie tu to wygląda. No i ogólnie myślę, że sukienka prezentuje się dość ciekawie i jest ona w rozmiarze uniwersalna. Także ja noszę rozmiar L i mieszczę się w nią, także spokojnie M-ka. Się zmieści. No, na S-kę może będzie przydłuża. Albo będzie po prostu co najmniej. Albo szkoda, że nie mamy nikogo na takim rozmiarze, bo by to przymierzył. Albo jest bardziej taka maszczona tu bardziej, nie? No, bo... no ale na przykład XL-ki chyba bym nie zaryzykowała, bo nie. Wtedy tutaj by mogła być w ramionach za ciasna. Tak, ale na pewno spokojnie M-ka i L-ka się zmieści. Drugą moją propozycją jest również sukienka w kolorze czarnym. Ta natomiast jest już dłuższa. Jak widzicie, tył jest taki dość długi, a przód jest uszyty tutaj pod ukosem. I na wierzch mamy taką część, którą sobie tutaj zawiązujemy. No wydaje mi się, że jest to fajny pomysł, bo możemy sobie tutaj zamaskować brzuszek. Ten materiał możemy sobie albo tutaj bardziej ścisnąć, naciągnąć, albo tak zawiązać troszeczkę luźniej. O! No wydaje mi się, że ta sukienka ma naprawdę ciekawy fason. Tutaj jest taka gładka, pokażę Wam też z bliska. Mam sprawdzić, bo nie pamiętam jaki to jest rozmiar, ale chyba S na M. Tak, S na M. No to już jest zdecydowanie bardziej M-ka, bo tam mnie nie ciągnie, więc spokojnie M i S na pewno w to wejdzie. No, wydaje mi się, że sukienka jest bardzo ciekawa. Ty, mamo, co myślisz o tej sukience? No, mi się podoba. Bardzo, ten dół mi się bardzo podoba. No, mi się podoba. No, wiadomo, tu jest gładka, ale ten dół taką robotę robi super. No, mi się podoba to właśnie, że jest taka tutaj u dołu fikuśna, tutaj taka pod skosem, tutaj ten dół jest taki dłuższy. Tak, coś tam się dzieje. I to wiązanie tutaj też jest fajne, bo właśnie tak jak mówiłam, można tutaj troszeczkę zamaskować brzuszek. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, a chyba jeszcze była w czerwonym kolorze. No w czerwonym, tak, w czerwonym. W czerwonym też mi się strasznie podobała, ale jednak zdecydowałam się na czarną. No powiem Wam, że ta sukienka też jest bardzo fajna. Mam kolejną sukienkę na sobie, jest ona długości midi, jest w takim beżowym kolorze, pokażę Wam z bliska jak wygląda. I od razu Wam powiem, że ta sukienka jest w rozmiarze S na M i jak możecie zobaczyć, ja się w nią mieszczę nosząc rozmiar L. Nie wiem jak jest z tymi rozmiarami, że Iwona zamówiła sobie na przykład sukienkę S na M i ledwo ona się w nią mieści. Ja mam S na M i spokojnie wchodzę w nią. No właśnie o to chodzi, że to jest taka dziwna strona i ciężka do zamówienia, bo jeśli ktoś nie zamawiał na tej stronie, no to nie wie w ogóle jaki rozmiar zamawiać. Jeśli ktoś zamawiał, to też nie wie jaki rozmiar zamawiać, bo dlatego, że nie ma tak, że kupi jedną sukienkę S na M jest dobra, to później każda jedna w takim rozmiarze będzie na niego dobra. Tak. No bo to zależy od fasonu, nie wiem, od materiału, no nie mam zielonego pojęcia. No po prostu no ciężko, szczęścia, żeby ten rozmiar był dobry. No tak ciężko właśnie trafić.
bo na przykład weźmiemy uniwersalny rozmiar i zmieści się ty i ja. Na przykład. A jest uniwersalne, że ja się nawet nie zmieszczę. Tak, także no właśnie z tym ciężko powiedzieć. Ale wracając do sukienki, to ona już jest taka bardziej tu zabudowana i oczywiście w pasie gumka i wiązanie z tego samego materiału. Dół cały plisowany i fajne w niej jest to, że ma po całości podszewkę i duży plus właśnie za długość tej podszewki, bo jest ona naprawdę długa. Nie tak jak sukienka na przykład mamy, że podszewka jest tak króciutka, że o mało nam pośladki nie wyjdą. Tak, że tutaj sukienka długościowa jest ok, ale ta podszewka jednak tam prześwituje i ona jest taka, że naprawdę ledwo kupę zakrywa. Znaczy sukienka prześwituje i tę podszewkę widać, że jest króciutka, że i tak by było widać. Tak, że prawie pośladki tam by wyszły. A tu właśnie ta podszewka jest w fajnej długości, to duży właśnie plus za to. Co do koloru, no kolor ładny, ale muszę wam powiedzieć, że właśnie widzę się w lusterku i na przykład ja niekorzystnie w tym kolorze wyglądam. No nie jest się do końca nie, dobrze. No nie jest mi ładnie w tym kolorze. I sukienka prezentuje się. No i ślubki jeszcze tutaj w tej sukience. Wydaje mi się, właśnie, że no, mogły być jednak krótsze. Właśnie, bo jak widzicie, te szlufki są takie dosyć szerokie i one sterczą. Ja dobrze, nie mam w ogóle... Dobrze, że zwróciłaś uwagę, bo właśnie... No, nieładnie to wygląda. No mówię, ja nie mam w ogóle, co by się przydało, a ty też mam no, za tak źle, tak niedobrze. Ale rzeczywiście, że te szlufki nieładnie to wyglądają, tak sterczą. Przecież mogły być, o, tak wystarczyłoby, a nie takie, o, sterczące. No nie, to akurat to na duży minus, a sukienka cała wygląda z tyłu tak i z przodu tak. Teraz skoczyłam w taką czerwoną sukienkę i jak widzicie ma ona taki dekolt tutaj kopertowy. No ten dekolt nie jest ani za głęboki, ani się nie rozjeżdża, więc jest ok. Jeśli chodzi o rozmiar, to jest to S na M i też się mieszczę, nie czuję tutaj żadnego ciągnięcia w tym miejscu, więc rozmiar też jest ok. Ta sukienka ma taką falbankę u dołu. Z tyłu też, jeśli chodzi o długość, to nie jest ona za krótka. Przy rękawkach mamy takie cienkie gumki i tutaj rękawek jest zakończony falbanką. Tylko muszę wam powiedzieć, że muszę się tutaj przyczepić do jednej rzeczy. Tutaj ten pasek, ta szarfa w pasie, no moim zdaniem dużym minusem jest to, że nie ma tu szlówek. Sukienka dobrze też wygląda bez tego paska, także no niekoniecznie musimy go tutaj nosić. Wydaje mi się, że może nawet lepiej. Ale nie, ta sukienka nie posiada właśnie tutaj szlówek i ten pasek jeździ po całej sukience tutaj w dół, w górę, przesuwa się, także no nie jest to zbyt niekomfortowe pilnowanie, czy pasek na niej jeździ. No to jest duży minus moim zdaniem. Tak, nie mamy na tym szwie tego paska, tylko tak. Tylko tak o. Albo poniżej, o. Albo z jednej strony niżej, z drugiej wyżej. Tak, albo zjeżdża na dół, do góry, no mówię, tak jeździ ten pasek po całej sukience. Także to jest duży minus. No, chyba, że ktoś woli nosić bez tego paska, to wydaje mi się nam, że może... Można zastąpić też innym paskiem. Może nawet, to jest lepsze rozwiązanie, wolałabym to nosić bez tego paska, niż miałabym założyć ten pasek i cały czas pilnować, czy ten pasek jest na swoim miejscu. Także no, to jest taki minus tej sukienki niestety. Przepraszamy was teraz za słabą jakość obrazu, ale no niestety teraz już nagrywamy, jest późno, a jedna żarówka nam się spaliła, więc musimy nagrywać przy jednej lampie. No i widoczność nie jest już tak dobra, ale myślę, że damy radę i jakoś dobrniemy do końca. Jak widzicie, mam na sobie taką długą, ciemnozieloną sukienkę. No i tu byłam w wielkim szoku, ponieważ ta sukienka była taka wąska. Ja byłam pewna, że to jest rozmiar 34, max 36. I chociaż tak, to jest S na M. Chociaż to jest S na M. No i rzeczywiście tak było, ale upchałam się w nią jakoś, upchnęłam, żeby wam pokazać sam fason tej sukienki. No oczywiście na mnie jest za ciasna, ale jeśli chodzi o sam fason, to tutaj mamy ładny dekolt, który jest tutaj przyłapany, więc się nie musimy martwić, że nam
tutaj coś wyskoczy i nie będziemy się czuły komfortowo. Sukienka tutaj jest uszyta w tą stronę, tak pod skosem. A na wierzch mamy jeszcze jedną warstwę materiału, która jest tutaj zebrana, przepuszczona przez taki... Wpuszczona w taki... Taką szlufkę. I tutaj się nam tak ładnie marszczy, co myślę, że jest dużym plusem, bo tam delikatnie nam zamaskuje brzuszek, jeżeli posiadamy. Pokażę Wam z bliska, jak wygląda kolor. Sukienka jest taka długości marszczy. Wygląda tak, no oczywiście na mnie jest za ciasna i to porządnie za ciasna, ale prezentuje się tak. I jeszcze jak ją ściągnę, to pokażę Wam, bo musicie to zobaczyć, jaka ta sukienka jest wąska po ściągnięciu. No mówiłam, dosłownie taka. Zaraz ją ściągnę i mama Wam pokaże. Tak jak już Iwona mówiła, chcę Wam pokazać tą sukienkę. Zobaczcie, jaka ona jest wąziutka. Nie wiem, czy dobrze widać w kamerze. Jeszcze tył Wam pokażę. Może na wieszak wezmę, to będzie lepiej widać. Spójrzcie na tył. Ja nie wiem, jak się Iwona w ogóle zmieściła w nią, bo ona jest no naprawdę chudziusieńka. Na taką chudzinkę. W ostatnią sukienkę, no niestety już nie dałam rady się wcisnąć. Także muszę Wam pokazać ją na wieszaku. Ma ona bardzo ładny kolor. No i powiedz, że jest to właśnie też rozmiar S na M. Tak. No i to jest też rozmiar S na M. A niestety nie udało mi się nią zmieścić. Wygląda tak z bliska. No ogólnie fason jest fajny. Mamy też tutaj taki kopertowy dekolt, gumkę w pasie, szlufki, bo mamy oczywiście taki pasek w takim samym kolorze. I jest ona chyba z satyny. Tak, jest ona cała satynowa. I tu mamy dwie falbanki. No i w sumie tylko tyle możemy Wam o niej powiedzieć, bo się w nią nie zmieściłam. No jakby była dobra, mogłaby się fajnie prezentować, bo fason, tak jak mówiłaś, jest fajny. No ale niestety, tego się nigdy nie dowiemy. Chyba, że schudniemy do rozmiaru 34, to może zamówimy i przymierzymy. To już wszystkie sukienki, kochani, w dzisiejszym odcinku, a teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy było warto? No to powiem Wam tak, ja z tego dzisiejszego zamówienia prawdopodobnie zostawię tylko jedną sukienkę i będzie to ta czarna, bo uważam, że na pewno w najbliższym czasie ją wykorzystam, więc ją zostawiam. Bardzo podobała mi się też ta sukienka, no ale niestety jest za mała, no tamtej nawet nie byłam w stanie ocenić. A tobie, mamo, która sukienka podobała się najbardziej? No, mi najbardziej się podobała ta, bo podoba mi się i kolor, i fason. No tak jak już mówiłam, że gdybym ją zostawiła, to sobie tu załapię dekolt, żeby tu nic nie wypłynęło. Ale mi się bardzo ona podoba, także zastanawiam się nad tą sukienką. A czy warto? No uważam, że warto, bo jeśli z dzisiejszego zamówienia spodobała Wam się chociaż jedna sukienka, no to myślę, że troszkę pomogłyśmy Wam w doborze rozmiaru, przynajmniej jeśli chodzi o fasony tych konkretnych sukienek. No i oczywiście na sam koniec dziękuję Wam za wszystkie komentarze i subskrypcje. No i prosimy o więcej. A my się już dzisiaj z Wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.